Cezary Pazura opuszcza Polskę. Zastanawiam się, czy wytrzymam. Cezary Pazura wraz ze swoją rodziną opuszcza kraj. Aktor nie ukrywa, że podróż kosztuje go wiele stresu. Już teraz zastanawia się, jak da sobie ze wszystkim radę. Co ciekawe, celem wyjazdu wcale nie będzie wypoczynek. Rodzina Pazurów ma do wykonania pewną misję. Gdzie i po co się wybierają? Cezary Pazura i Edyta Pazura poznali się 17 lat temu, w pociągu. Mimo że prawie nikt nie dawał im szans, od kilkunastu lat stanowią zgodne małżeństwo. Żyją i pracują razem, ponieważ 36-letnia Edyta jest menedżerką 62-letniego Cezarego. Mają trójkę dzieci, Cezarego, Ritę i Antoniego. Cezary Pazura wyjeżdża z kraju. Czym będzie się zajmował? Niedawno Cezary Pazura wyjawił na Instagramie, że wybiera się na Sri Lankę. Egzotyczny kierunek podróży nie będzie jednak wyłącznie formą wypoczynku. Aktor wraz z rodziną mają tam zadanie do wykonania. W rozmowie z newserią Lifestyle wyjawił, że ich celem będzie poznanie tamtejszej kultury i zobaczenie najciekawszych miejsc, a później promowanie tych rejonów w Polsce. Jedziemy teraz z żoną na 10 dni na Sri Lankę, dlatego, że jesteśmy ambasadorami i zostaliśmy zaproszeni przez tamtejsze ministerstwo, żeby spróbować promować Sri Lankę w Polsce, więc będziemy robić ciekawy materiał na nasze media społecznościowe. Chcą nam tam pokazać takie miejsca i takie rzeczy, których może doznać każdy z nas, jadąc tam na wakacje. I jestem bardzo ciekaw, bo tam nigdy nie byłem. Dlatego to wzięliśmy i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to nas wybrano, bo to też jest wyróżnienie, powiedział. Cezary Pazura nie ukrywa, że będzie to dla niego nie lada wyzwanie i odczuwa stres z tym związany. Jednocześnie nie kryje ekscytacji, ponieważ jest to dla niego niezwykła szansa na poznanie innej kultury i zobaczenie niesamowitych widoków. Ja też cały czas się zastanawiam, czy dam radę, czy wytrzymam, bo tam rzeczywiście mamy program naszpikowany emocjami. Będziemy musieli się przemieszczać duże odległości pociągami, helikopterami, tam dużo nas czeka takich rzeczy, będziemy jeździć na słoniach, wysoko jest. Więc ciekaw jestem, bo ja nigdy tego nie przeżyłem, więc mam być może jedyną szansę w życiu, wyznał.